Cześć, z tej strony FRix i witam Was w filmie, na którym pokażę Wam, jak ustawić sterowanie klawiaturą i myszką podpowietrzne bitwy symulacyjne w War Thunder. Ostatnio przebranżowiłem się na Symki i nastąpił wylew pytań w komentarzach wedle tego schematu. FRix, też chcę zacząć latać w Symki. Jak ustawić element X, tak żeby był taki jak u Ciebie? Z pomocą przychodzi ten film i z pomocą również przychodzi mój kolega z dywizjonu Jerry, który na Symkach zjadł już sobie zęby i z jego pomocą myślę, że będę w stanie Was przeprowadzić przez ten proces ustawiania wszystkich ustawień w ten sposób, żeby o Waszym sukcesie lub porażce decydowały tylko i wyłącznie Wasze umiejętności, a nie głupie ustawienia, które powodują, że co dwa zakręty wpadacie w korkociąg. Tak jak widzicie, ustawiłem sobie sterowanie na domyślne, jest to co widzicie na defaulcie. Wszystkie bindy również mam na defaultowe, także tak naprawdę ustawię to sterowanie razem z Wami, żebyście widzieli wszystko, co robię i które kroki są istotne i które kroki co zmieniają. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Ok, pierwsza rzecz, którą należy zrobić, klikacie w sterowanie i klikacie tutaj ikonkę dyskietki, wyeksportuj do pliku, żeby zapisać Wasze obecne sterowanie. W razie czego, gdybyście podążali za moimi krokami i gdzieś tam staniecie nie tam, gdzie trzeba i coś Wam się w tym sterowaniu skrzaczy, to żeby przywrócić własne sterowanie i własne ustawienia do stanu przedfriksowego, należy wtedy kliknąć zaimportuj z plików, wybieracie ten plik, który właśnie utworzyliście opcją wyeksportuj do pliku i wszyscy zadowoleni i możecie wtedy spróbować jeszcze raz. Nie musicie, wiecie, nie musicie robić ze własnych ustawień spaghetti kodu i myślę, że to będzie dobry początek, ale już zaczynamy tę właściwą część instruktażową. No dobra, to teraz część właściwa. Pierwszą rzecz, którą chcemy zmienić, opcje i podstawowe ustawienia bitewne, drgania kamery i symulacja odczuć pilota na 0. Symulacja odczuć pilota jest bardzo ważna, żeby była wyłączona, ponieważ wtedy głowa nie będzie Wam się jakoś dziwnie przekręcała razem z horyzontem i to pomoże Wam ocenić, jak bardzo przechylony jest Wasz samolot. Natomiast drgania kamery, no to już jest czysta preferencja, jeżeli chcecie sobie troszeczkę szczyptę jakąś immersji do Waszej gry dorzucić, to można dać sobie 10–20%, natomiast ja jestem zwolennikiem i tego na 0. Sterowanie. Klikamy w pełną symulację sterowania, to jest ważne, ponieważ wtedy otworzą nam się opcje, do których normalnie nie mamy dostępu i wybieramy mysz jako joystick. To jest istotne, to jest bardzo istotne, także klikamy mysz jako joystick. Następnie czułość przechylenia, pochylenia i odchylenia. Wszystko na 100. Tu są jakieś dziwne wartości, wszystko chcemy mieć na 100. Dalej klikamy mysz jako joystick. Tutaj o, jest zakładka. I tutaj upewniamy się, że jest tryb standardowy. Czułość zwykle 50% jest wartością odpowiednią. Natomiast jeżeli potrzebujecie, nie wiem, jeżeli czujecie, że jakoś ta myszka Wam zbyt szybko lata, czy zbyt wolno, to możecie kilka procent w tą, kilka procent w tamtą. Czułość to jest po prostu szybkość, z jaką, wiecie, to takie małe kółeczko, które pokazuje pozycję Waszej myszy i pozycję i jednocześnie joysticka, lata Wam po ekranie i tak jak mówię, jest to kwestia preferencji, zwykle 50% powinno wystarczyć, natomiast jeżeli ktoś ma szybką mysz albo wolną mysz, to tutaj możecie się w tym pobawić. Dalej, martwa strefa 0. Martwa strefa to jest to takie kółeczko, które widzicie na środku i które tak naprawdę przeszkadza, ponieważ myszka jest na tyle precyzyjnym narzędziem, że tak naprawdę tej martwej strefy nie potrzebujemy, więc to na absolutne 0. Dalej. Rozmiar ekranu. Rozmiar ekranu jest to rozmiar tego pola, na którym będziemy tą myszką latać. I jest to również kwestia preferencji. Tak naprawdę tutaj to jest tylko i wyłącznie od Was zależne, ale zwykle jakby nie ma sensu iść w którąkolwiek skrajność, nie ma sensu robić tego pola jakoś bardzo wielkiego albo bardzo małego. Zwykle około 50, tak 40–50%. To jest taka najbardziej popularna wartość. Dalej, lotka i ster kierunku chcemy mieć na 100, tak samo. I tutaj bardzo ważna opcja, kwadrat. Mój kolega Jerry mówi, że przeniesienie dwóch osi, w jakich operujemy samolotem, na koło nie ma żadnego sensu. więc kwadrat jest tą bardziej optymalną wersją. Także to są wszystkie ustawienia z tej zakładki. Przechodzimy dalej. Wyważenie samolotu domyślnie jest na T. I to jest bardzo ważne, żeby to odbindować. Ponieważ pod T macie również menu z wiadomościami dla waszej drużyny. I są one ważne na trybie symulacyjnym, ponieważ możecie się oznaczyć, możecie pingnąć, że potrzebujecie pomocy czy coś takiego. Na trybie symulacyjnym ma to naprawdę duże znaczenie i nie chcemy trymować samolotu tak naprawdę prawie wcale, a tym bardziej nie chcemy go trymować w momencie, kiedy chcemy wysłać komuś wiadomość, gdzie jesteśmy. Jeżeli jeszcze jest ktoś, kto chciałby bo wiecie, obecnie, jeżeli pociągniemy myszkę do dołu, to nasz samolot leci do góry, tak? I przeciwnie, jeżeli popchniemy drążek do przodu i popchniemy myszkę do przodu, to samolot leci w dół. Natomiast jeżeli jesteś jakimś, nie wiem, hipsterem, który chce mieć to na odwrót, to musisz zrobić dwie rzeczy. A więc klikasz w bodajże w sterowaniu, odwróć oś Y samolot i jeszcze musisz wziąć, gdzie to było? Sterowanie kamerą i odwróć oś Y kamery i wtedy, jeżeli popchnę myszkę do przodu, to drążek idzie do tyłu i vice versa. Ok, także mamy już część sterowania samolotem ogarniętą, a teraz trzeba jeszcze ustawić sterowanie waszą głową, ponieważ sterowanie głową pomaga wam w tym, żeby zobaczyć cokolwiek, co może być zasłonięte przez na przykład waszą owiewkę. Także, żeby to ustawić, klikamy w sterowanie, sterowanie kamerą i mamy tutaj tą zakładkę. Interesuje nas sterowanie góra-dół i lewa-prawa. Dla chętnych można ustawić sobie sterowanie przód-tył wedle tych samych zasad. Natomiast ja pokażę wam, jak ja mam ustawioną głowę tak naprawdę w płaszczyźnie góra-dół i lewa-prawa. Także klikamy tutaj, żeby otworzyć tą oś. Odbindowujemy wszystko, co tutaj jest. I tak. Macie poruszanie głową góra-dół. Maksymalna wartość W i teraz nie boimy się tutaj dodać dodaj. Nie przejmujemy się tym, klikamy dodaj. Minimalna wartość S. Dodaj. Zresetuj R. Dodaj. Pokaż oś. I tutaj klikamy środkowy przycisk myszy, czyli wciskamy kółko na naszej myszce. I klikamy dodaj. Także tutaj mamy. I teraz ważne, bardzo ważna sprawa. Klikamy zachowaj wartość linii aktywnej osi na tak, sterowanie względne na tak i współczynnik tutaj to też jest kwestia osobistej preferencji, natomiast polecam go mieć pomiędzy 1,5 a 2. Ja mam go chyba na 1,7 albo 1,75, coś takiego, ponieważ 2 to dla mnie ta głowa już rusza się za szybko i czuję się jakbym był kotem w pralce. Natomiast myślę, że taka wartość 1,7, 1,8 będzie dla was odpowiednia. Możecie tutaj poeksperymentować. Natomiast na pewno nie chcecie przesadzić, żeby ta głowa ruszała wam się bardzo wolno, no bo to wam nie pomoże. Także ustawiamy tutaj, ja mogę ustawić obecnie 2. I Jerry mówi, że ta martwa strefa również coś tam przyspiesza, ale widzicie, że ona i tak jest tak naprawdę minimalna, więc dla spokoju ducha i spokoju Jerry'ego, bo będzie się przewracał gdzieś tam, bo będzie wyczuwał niepokój i zakłócenia mocy, możecie tą martwą strefę dać na 0 i zapisać. I teraz tak, poruszanie głową przód, tył, to możecie odbindować w ogóle, bo to tylko będzie wam zabierało bindy. I poruszanie głową lewa, prawa. Robicie to samo, usuń, 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 usuń i odwrotnie, sterowanie względne tak, zachowaj wartości nieaktywnej osi tak, współczynnik na 2, martwa strefa na 0, no i tak, zwiększ wartość, tutaj D i dodaj, zmniejsz wartość A, dodaj, zresetuj R, dodaj i pokaż oś, środkowy przycisk myszy i dodaj. I teraz tak, jak sterować w obecnej sytuacji głową? Ponieważ, zobaczcie, pod wsadem macie obecnie sterowanie lotkami i macie sterowanie sterem wysokości. Natomiast jeżeli przyciśniecie środkowy przycisk myszy i zaczniecie się bawić wsadem, to wasza głowa będzie w stanie się ruszać. I możecie zrobić to tak naprawdę w trakcie lotu, w trakcie walki. Możecie to zrobić bardzo szybko. Puszczacie środkowy przycisk myszy i już tym samym wsadem sterujecie tylko i wyłącznie lotkami samolotu. Klikacie środkowy przycisk myszy i widzicie, że wsad zamienia się w waszą szyję, którą możecie robić tutaj dziwne wygibasy. Natomiast jeżeli się pogubiliście i nie wiecie już co kliknąć, to po prostu trzymacie środkowy przycisk myszy i przyciskacie R i głowa wraca wam na środek. Także tak wyglądają moje ustawienia. Myślę, że zrobię więcej takich poradników, ponieważ dużo osób jest ciekawych podstaw, jeżeli chodzi o bitwy symulacyjne. No i co? Powodzenia. No i następnym razem widzimy się na szkoleniu z podstaw, bo obecnie to były podstawy podstaw. Także czołgiem i do usłyszenia.